typowo naszą zwijacką bibułeczkę z tymi zwijanymi brzeszkami. Bierzemy sobie, właśnie szukamy takiej bibułeczki, która jest taka miękka, która da się nam modelować i zaczynamy sobie. Zaczynamy sobie, tu jak ja mówię, no, mało to eleganckie, ale paluszki trzeba sobie poślinić troszeczkę. I to jest taka, mała taka będzie różyczka, bo tutaj mam tutaj kawałek, ale pokażę najważniejsze, żeby wiedzieć, na czym to polega. Musimy ten boczek sobie zwinąć, ten brzeżek jeden. I to będzie, może jeszcze tutaj, żeby była taka okazalsza, drugi kawałeczek też sobie zwinę. To można zrobić z jednego, ale ja to mam już pocięte, chcę wykorzystywać, bo tak staram się, nie, żeby nie było dużo odpadów. Najgorzej je zacząć, ale jak już się zacznie, to już kulamy bardzo, bardzo mocno. Ten brzeżek wykonujemy, żeby on nam się trzymam i jak już będziemy do końca dojedziemy, to możemy zwinąć sobie kwiatek z tego. W ten sposób się kiedyś robiło sukienki dla pajacyków, takich na choinkę, tylko się zwijało z każdej strony, się nawlokało na nitkę. Dobrze, to już mamy tu tak zwinięte, żółtej kawałeczek może weźmiemy, żeby, może tutaj taki, a może wykorzystamy serweteczkę, żeby coś tam w środku też było, bo każda różyczka ma jakieś pręciki, jakieś coś tam w środeczku, więc oj, może tak sobie, właśnie tu tak troszeczkę, żeby to takie coś tam było. Żeby ta nasza różyczka miała się czego trzymać. Powiedzmy, że to jest nasz środeczek. I dobrze. I zaczynamy. Tu sobie zwijamy, zwijamy, zakładamy tak. Może dlatego, że właśnie panie na Kujawach były oszczędne, więc dlatego te różyczki są takie pierwsze, jak to się mówi, takie bardzo skromne, ale nasza wyobraźnia nam podpowie, jak ją tu wymodelować, żeby nie była aż taka tylko zwinięta, prosta, tylko żeby tak się układała całkiem tak, jak przystało na róże. Środeczek jeszcze zrobimy, tu czubeczek zrobimy, żeby to tak było. I to są takie nasze różyczki. Tu listeczek oczywiście też jej damy. Może tak jak już tu mogę wyciąć. Czasem żałuję, że mam tylko dwie ręce, nie? Ale no tak wyszło. Tu zrobimy czubeczek. Tu dołożymy listek, bo każda różyczka jednak z listeczkiem jest taka i już damy. Tu jeszcze troszeczkę tak wymodelujemy listeczki, żeby tak udawało, że tu są jakby ząbki. I też właśnie owiniemy. To jest taka najbardziej prosta różyczka, ale róże są różne, więc przejdziemy też i do bardziej takich wyszukanych form, żeby nie była tylko taka skromniutka. Zawsze mówię na takie róże, że to są stulistne, te najbardziej pachnące, niepowtarzające kwitnienia, ale no, są też wdzięczne.